Dziś chciałabym Was zaprosić na tutorial. Będzie to tutorial z makijażem, który może być makijażem dziennym, przeobrażonym w nadzwyczajnie piękny makijaż wieczorowy lub makijaż jakiś na super wyjścia, ale też przy skomponowaniu tego z ustami takimi, jak mam aktualnie w tej chwili, może być po prostu zwykłym makijażem na co dzień. Chciałabym poprzez ten tutorial pokazać Wam, jak wiele może zmienić odpowiedni dobór pomadki na nieco bardziej odważną, w taki sposób, żeby bardzo szybko przetransformować nasz makijaż dzienny na niezwykły makijaż wieczorowy. Jeżeli jesteście zainteresowane tym, jak wykonać taką metamorfozę, to zapraszam serdecznie do dalszego oglądania. Na twarzy już mam swój nowy krem, który będę używała teraz na dzień. No i na ten krem, który już porządnie się wchłonął, będziemy nakładać za chwileczkę podkład. Biorę się za nakładanie podkładu. Nasz podkład ładnie zaschnie nam na twarzy i następnie przejdziemy do kolejnego kroku. Jeżeli oglądacie moje filmy, to pewnie doskonale się orientujecie, że teraz kolejnym krokiem w jakimkolwiek makijażu, który wykonuję, będzie nałożenie korektora zarówno pod oczy, jak i na powieki, gdzie będzie on stanowił dla nas taką bazę pod późniejszą pracę z cieniami. Nakładam pod oczy. I paluszkiem sobie rozcieram. Oglądacie? Wiecie również, że kolejnym krokiem zaraz po nałożeniu korektora będzie zagruntowanie go jaśniutkim, transparentnym pudrem. U mnie jest to różnie. Raz jest to puder sypki, raz jest to puder w kamieniu. Akurat dzisiaj wzięłam ze sobą puder w kamieniu. Oczywiście możecie też użyć jaśniutkiego matowego cienia, jeżeli akurat nie macie pod ręką tak jasnego pudru. Także to już jest kwestia tak naprawdę dowolna. Ja akurat użyję pudru. Upewniamy się, czy nam się tutaj nic nie zrolowało, słuchajcie, bo to później może być efekt taki, że sobie utrwalimy to, co nam się zroluje, także to nie o to chodzi. Utrwalamy sobie pudrem. Ja również tutaj w tym celu wezmę sobie najjaśniejszy puder. Kiedy twarz mamy już przygotowaną, możemy zacząć pracę z cieniami. Oto cienie z L'Oreal Styria Infallible. I wyglądają one tak. Pokazywałam je też w ulubieńcach. Cienie te są po prostu bosko napigmentowane, w związku z czym właśnie one dzięki tej pigmentacji tworzą tak piękne przejście tych barw, które przyciąga po prostu wzrok. Więc dlatego zdecydowałam się na to, że pokażę Wam akurat makijaż konkretnie właśnie z tymi cieniami, żebyście też przy okazji zobaczyły, jak bosko się z nimi pracuje. Także zapraszam do dalszego oglądania. Będziemy nakładać sobie puchowym pędzelkiem i od razu będziemy go rozcierać. I tak wyglądają nałożone te cienie koralowe, które na pierwszy rzut oka, jak macie okazję zobaczyć,
od razu pociągają nasze spojrzenie i też optycznie otwierają nasze oko, żeby nadać tutaj okolicom oczu taki efekt liftingu. To użyję jeszcze takiego ciemnego brązu w tym celu, żeby jeszcze bardziej podkreślić zewnętrzny kącik. I jest to właśnie taki chłodny odcień brązu. Aplikujemy bezpośrednio tutaj właśnie w zewnętrzny kącik. To ma być tylko taki akcent, to nie ma być tutaj cień, który będzie się w taki sposób wyraźnie rzucał w oczy. I sobie to wszystko tutaj rozcieramy ku górze jeszcze. Kiedy tylko widzimy, że nasze cienie w jakiś sposób dostają się troszeczkę za wysoko, to wracamy sobie do pędzelka, którym nakładaliśmy sobie puder lub jasny cień i sobie jeszcze tutaj podkreślamy tą granicę naszą pod łukiem brwiowym. Tak, żeby tutaj żadne cienie nam się nie dostały, ponieważ te cienie po prostu tutaj nie mają być, więc musimy o to zadbać. I wracamy z powrotem do pędzelka do rozcierania i rozcieramy sobie jeszcze troszeczkę tutaj te cienie. Jeszcze taka jedna moja uwaga drobna. Jeżeli macie problem z tym, żeby tutaj wyjeżdżać cienia poza ten obręb, na którym pracujemy, czyli obręb od nosa do końca tutaj brwi, to możecie sobie tutaj przykleić taśmę klejącą na przykład na ten obszar lub też zabezpieczyć sobie to najpierw kawałkiem bacika, a później sobie to przykleić jeszcze taśmą. Tylko wtedy troszeczkę kolejność wykonywania makijażu musi być inna, dlatego że wtedy może już być problem z tym, co sobie wcześniej nałożyliśmy jako baza na twarz, więc tutaj jeżeli macie problem z tym, żeby pracować z cieniami właśnie w określonym obrębie, żeby nimi za daleko nie wyjechać lub żeby nam się nigdzie nie rozsypały, to po prostu zalecam najpierw wykonać makijaż oczu, a później dopiero wykonać makijaż twarzy. Teraz już przejdziemy do nakładania takiego cienia, który będzie naszym takim tematem przewodnim i będzie to również cień z L'Oreal Serie Infallible i będzie to kolor numer 407 Gold Imperial. Ja ten cień mam w zwyczaju nakładać palcem, więc ja sobie biorę na odrobinkę na palec i sobie wpływuję od samego wewnętrznego kącika poprzez tutaj całą powiekę rumową. Mamy umiejscowiony ten cień, to oczywiście wracamy znowu do czystego pędzelka i sobie tutaj te granice zacieramy. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby cienie te komponowały się ze sobą. Oczywiście podczas rozcierania może nam coś zanikać delikatnie, więc możemy zawsze dołożyć, ale lepiej dołożyć niż przesadzić. Najwięcej tego cienia powinno się koncentrować na środku naszej powieki ruchomej, więc też na środku tutaj później dokładamy sobie tego odrobinkę więcej. Ok, kiedy mamy nałożone już nasze piękne złote cienie, które są naszym tematem przewodnim naszego eleganckiego makijażu, to teraz słuchajcie, przejdę do takich czynności, które chciałabym wykonać poza kamerą, żeby też wykonać to sprawnie. Co zrobię? Namaluję kreskę, słuchajcie, wytuszuję rzęsy, no i dokleję też sztuczne rzęsy, dlatego że w końcu makijaż ma być przyciągający oko, ma być taki bardzo wysublimowany i taki inny, w związku z czym dokleję również rzęsy i kiedy wykonam te wszystkie czynności, to do Was wrócę i wtedy skończę makijaż twarzy oraz makijaż ust.
Teraz, kiedy mamy już namalowane kreski, przykrojone sztuczne rzęsy oraz pomalowane własne rzęsy, to przejdę jeszcze do tego, żeby zaznaczyć cieniami dolną granicę rzęs. I tak jak na górnej powiece, tak i na dolnej, będziemy pracować oczywiście tymi samymi cieniami. I wezmę odrobinę cienia na taki precyzyjny pędzelek, który wcześniej zmierzyłam. I sobie tutaj przejadę tą okolicę właśnie przy dolnych rzęsach. Którą wykonam, będzie wykonturowanie twarzy oraz nałożenie różu oraz rozświetlacza. Golden Rose w takim przepięknym, soczystym kolorze. Napiszę Wam na dole, jaki to jest kolor, ponieważ teraz totalnie nie potrafię tego znaleźć. Oraz kompozycję skomponuję sobie konturówkę z matową pomadką. Pomadka jest w kolorze 15. Jest to taki, słuchajcie, żywy, ognisty, czerwony kolor, po prostu przepiękny. I to właśnie będzie taka wersja bardzo elegancka, z mocnymi ustami, więc już przejdę do obrysowywania ust konturówką. Thank you.
Thank you.